kiedy patrzyłem na swoje życie jako dziecko, to zauważyłem, że jakby rodzice dali mi dużo przestrzeni do tego, żebym mógł być sobą. Czyli nic mi nie nakazywali, jakby ja sam odkryłem jakby drogę do wiary, tak? Byłem ministrantem i podobnie jakby zrobiłem ze swoimi dziećmi, tak? Że do niczego ich nie nakłaniałem, nic im nie kazałem, dawałem im przestrzeń. Oczywiście były jakieś ramy tej przestrzeni. Uważałem, że jeżeli coś będę im kazał, tak? Żeby byli podróżnikami, czy zachęcałem ich raczej, więc myślę, że teraz, myślę, że jakby to życie duchowe jest też takim warunkiem, myślę, że do przetrwania człowieka, tak? Życie duchowe, że jakby w świecie, w którym żyjemy, to kiedy brakuje tego sensu życia, jakby właśnie to sprowadzenie do tego świata materialnego, świata gier, internetu, metaversu i jakby no tej wielości światów bez Boga, że jednak jest jakąś pułapką. I myślę, że teraz chyba zachowując tą autonomię dzieci, że większy nacisk bym położył też na właśnie na to, na wiarę i też na pewnie więcej bym dawał im tego przykładu, tak, żeby być, żeby jednak no, więcej z nim, więcej wiary, tak, więcej wiary, ale przez swój przykład, a nie przez nakazywanie im. Bardzo serdecznie chciałem Państwa wszystkich przywitać w sali Ojca Jana Góry na naszym pierwszym spotkaniu, które wznowiliśmy, tak myśląc sobie, że generalnie klasztor dominikanów był i jest i ma być takim miejscem, gdzie będziemy szukali różnych odpowiedzi i będziemy przemierzali pewną wędrówkę, pewną drogę w tym wszystkim, co w jakiś sposób ma nam pozwolić jakoś przypatrywać się swojemu życiu, odpowiadać na wyzwanie, które stoją przed nami. I też szukać inspiracji. Dlatego cieszę się ogromnie z tego, że wraz ze wspólnotą Paleolit i dzięki wspólnocie Paleolit wznawiamy to, co kiedyś już miało miejsce w naszym klasztorze. Cały cykl spotkań przez te 10 miesięcy w sumie, aż do czerwca przyszłego roku, na które serdecznie zapraszam i dziękuję wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili, którzy chcieli i chcą stworzyć przestrzeń spotkania, dialogu. Więc niech to będzie dobry czas. Taki, który nas wszystkich ubogaci. Bardzo dziękuję, że jesteście. Dziękuję też gościom, a szczególnie panu Markowi, który przyjął nasze zaproszenie, jest między nami. A jak i co i dlaczego i po co i jaka wędrówka nas czeka, to już oddaję też głos tym, które są też tutaj z ramienia też Paleolitu głównymi osobami, które wzięły też odpowiedzialność za te nasze spotkania. Bardzo wam też, Natalio, Moniko, dziękuję za to wszystko. Teraz ja w imieniu wspólnoty Paleolit bardzo gorąco Państwa witam na tym pierwszym z 10, jak już ojciec przeor powiedział, spotkaniu spadkowiercy. Jak Państwo tu jesteście, to pewnie wiecie, ale dla porządku przypomnę, co te spotkania mają nam przynieść. To ma być spotkanie o wierze, o przekazywaniu depozytu wiary, tego depozytu, któryśmy otrzymali pewnie w naszych domach, ale który też tutaj bardzo mocno w tym miejscu się kształtował, bo tu był taki nasz drugi dom. To tu bardzo często rodziła się nasza dojrzała wiara. Tu częstośmy nasze drugie połowy odnajdywali, naszych współmałżonków. Tu zawieraliśmy sakramenty, ale przynosiliśmy nasze dzieci również a żeby tutaj też przyjmowały pierwsze komunie święte czy bierzmowania. I dlatego tutaj znowu spotykamy się, ażeby o przekazywaniu wiary w tak trudnym, nie ukrywajmy, kryzysowym czasie dla instytucji Kościoła, żeby o tym porozmawiać, żeby wzajemnie się powspierać, żeby wspólnie poszukać jakiegoś spokoju, jakiejś cierpliwości, być może poszukać zasobów do tego, ażeby nadal piękne relacje z naszymi dziećmi dorastającymi kształtować, obojętnie na jakim etapie drogi do wiary się znajdują, bo jakoś wierzymy, że wiara jest właśnie drogą. Ta metafora drogi dzięki naszemu gościowi, dzięki tytułowi spotkania Wiara, podróż do Boga,
będzie się tutaj dzisiaj pewnie wielokrotnie powtarzać. Chcemy wierzyć, że nasze dzieci dalej czy bliżej, ale są na jakiejś drodze do Boga. Ta droga może być wyboista, może być pod górę, może być może akurat w jakiejś dużej mgle, ale przecież dojdą być może, wierzymy w to, na szczyt, gdzie będzie słońce, gdzie wyjdą chmury. I o tym sobie będziemy rozmawiać tutaj. Gośćmi tych wydarzeń będą praktycy, będą specjaliści od spraw wychowania, od spraw wiary, od spraw psychologii, ale też rodzice, którzy mierzą się z takimi kryzysami w domu, być może z odejściem nastolatka od, no właśnie, od wiary czy od instytucji Kościoła, to o tym będziemy sobie pewnie rozmawiać. Bardzo, bardzo serdecznie witam Marka Kamińskiego, naszego pierwszego gościa. Witam serdecznie. Którego pewnie nie muszę Państwu przedstawiać, ale dla porządku wymienię, czym Marek się zajmuje. Znacie go Państwo na pewno jako podróżnika i to ekstremalnego podróżnika, który zdobył dwa bieguny, nie raz, który przemierzał pustynie i różne bezdroża, a który, jak sam mówi, taki trzeci biegun, może najważniejszy, przeszedł od rozumu do serca, przemierzając drogę na Camino z Królewca, z miejsca narodzin Immanuela Kanta do miejsca grobu świętego Jakuba. Marek podróżnik, Marek filozof, Marek przedsiębiorca, polarnik, zdobywca biegunów, obecnie zaangażowany w projekty Life Plan Academy, Power for Resilience i Kamiński Academy, które polegają głównie na szukaniu i budowaniu odporności psychicznej, takich umiejętności służących dobremu życiu. No właśnie, dobrostanowi. Monika Górska będzie tę rozmowę z Markiem prowadzić. Monikę tutaj wszyscy znają, ale też przypomnę. Dziennikarka, reżyser, scenarzystka, autorka książek, nauczycielka i trenerka storytellingu, pomagająca budować piękne opowieści, służące budowaniu więzi zarówno w naszych rodzinach, jak i w różnych biznesach. Także Monika poprowadzi rozmowę z Markiem. My tu wszyscy, drodzy Państwo, jesteśmy na ty, także będziemy tak swobodnie sobie te konwersacje prowadzić bez zbędnych barier. Drodzy Państwo, dobrego spotkania i życzę Państwu aktywności i zapraszam już od razu na kolejne. Marku, bardzo się cieszę, że możemy tutaj siedzieć, no prawie na jednej kanapie. Ty rzadko na kanapach siedzisz, bo głównie jesteś cały czas w podróży i ja nie wiem, jak ty w ogóle dajesz radę jeszcze spać. Podróżujesz na krańce świata. I chciałam cię zapytać, czy na tych krańcach świata spotkałeś kiedyś Boga? Tak realnie, tak, że czułeś po prostu Jego obecność. Może jakiś obraz ci się przypomina, pewno obraz, sytuacja. Nie, na pewno spotykałem, tak, bez wątpienia. Myślę, że myślę, że Bóg jest tajemnicą, więc trudno mówić, co On lubi, ale wydaje mi się, że na pewno częściej Go spotykam w ciszy niż w zgiełku, więc bez wątpienia na krańcach świata jest dużo ciszy, więc może bym powiedział, że czasami wydaje mi się, że łatwiej go tam spotkać właśnie niż gdzie indziej. Przypomina mi się właśnie takie spotkanie. Byłem wtedy jeszcze bardzo młodym człowiekiem i kiedy zdobyłem bieguny, byłem młodym człowiekiem. Tak, w zasadzie to był początek mojej, można powiedzieć, drogi przez życie. Miałem 30 lat, 29, kiedy przyszedłem Grenlandia, 30 chyba, jeden, jak zdobyłem bieguny. I pamiętam, że właśnie kiedy szedłem na biegun północny, to bez wątpienia parę razy miałem takie właśnie, no wiele spotkań z Panem Bogiem. No ale, opowiedz tak, o takim. Tak, tylko właśnie jeszcze wrócę, tak, tylko jeszcze zrobię taki, właśnie powiem o tym, taką szerszą perspektywę trochę. I właśnie kiedy wróciłem z tej wyprawy, kiedy wróciłem do Resolute Bay, to było takie miejsce, ostatnie miejsce
Najdalej wysunięte miasto na północ w Kanadzie i chyba na świecie nazywa się Resolute Bay. I tam był właśnie taki ekspert polarny, nazywał się Basil Jedusson. I Basil był naprawdę najwybitniejszym ekspertem wtedy na świecie, który między innymi organizował wyprawę Neila Armstronga, czyli pierwszego człowieka na Księżycu, i Edmunda Hillary'ego, czyli pierwszego człowieka na Everestie, na biegun północny. I my też korzystaliśmy z jego rad i w jakimś sensie dzięki niemu doszliśmy na biegun północny. Też na pewno miał swój wkład, jakby jego rady właśnie i właśnie jego energia na pewno w jakimś sensie nam pomogła dotrzeć na biegun. I kiedy właśnie wróciłem z tego bieguna do Resolute Bay, to zapytałem Basila, bo ewidentnie nie wyglądał na rdzennego mieszkańca Kanady, więc zapytałem: Basil, ale skąd się tutaj wziąłeś? Skąd jesteś? On mówi, że jest z Madrasu, z Indii. Jest Indusem czy Hindusem z Madrasu. No mówi, ale jak to z Indii, wiesz, plus 40 stopni, Indie, minus, a tutaj minus 50. On powiedział, że Jezus mnie tu wysłał. I tak mówię, byłem młodym człowiekiem, więc jakoś nie wiem, czy pytałem, chyba nie pytałem go już dalej, ale się zacząłem dziwić, czemu Jezus akurat wysłał Basila tutaj i no w zasadzie dlaczego miałbym go wysłać tutaj i po co? Nie zdążyłem go zapytać, musiałem do niego wrócić, bo to był taki wtedy szalony czas, ale Basil zmarł parę tygodni po tym, jak się spotkaliśmy. Chyba wtedy wydawało mi się, że jest dużo starszy ode mnie, ale w młodym wieku miał 42 lata chyba, jak zmarł na atak serca. Prowadził taki pensjonat razem z żoną i potem właśnie, bo myślałem właśnie, żeby wrócić do niego i porozmawiać z nim. Potem właśnie przeczytałem też informację o nim, że on był bardzo aktywnym chrześcijaninem tam właśnie wśród Inuitów, czyli rdzennych mieszkańców Kanady czy Grenlandii, daleko na północy, więc tak, to byli rdzenni mieszkańcy Kanady. I właśnie no gdzieś te słowa jakoś gdzieś bardzo zapadły, głęboko we mnie utkwiły. I kiedyś mnie, wiele lat później, chyba z 20 lat po tej wyprawie, ktoś mnie zapytał, w zasadzie po co poszedłem na Antarktydę, na biegun południowy. I tak właśnie szukałem tej odpowiedzi i przypomniał mi się Basil właśnie. Pomyślałem sobie, że w sumie coś mi się skleiło już z jeszcze jednym człowiekiem, który mi kiedyś powiedział, że właśnie dla niego Antarktyda czy biegun północny to są takie katedry natury, w której on słyszy głos Boga. I wtedy właśnie tak pomyślałem sobie w sumie, że dlaczego Jezus mógł mnie nie wysłać też na Antarktydę, że w sumie jakby że to takie złudzenie, że Pan Bóg jest tylko obecny tam, gdzie są ludzie, czy tam, gdzie czy tylko w kościołach, prawda? Myślę, że Bóg jest wszędzie obecny na ziemi i nie ma powodu, dlaczego nie miałby być obecny na Antarktydzie czy w Arktyce. I nie ma powodu też, że właśnie, żeby tam kogoś nie wysłał. Na pewno Basila wysłał ewidentnie, bo myślę, że on wiedział, co mówi. Ja to w sumie do końca może nie wiem, czemu poszedłem na bieguny, ale ta podróż na bieguny tyle mi przyniosła różnych rzeczy, że też, z którymi się mogę dzielić z innymi ludźmi też jakby. Ta konsekwencją tych wypraw była też wyprawa z Jankiem Mellą, więc myślę, że jeżeli by tak popatrzeć na owoce, no to dlaczego rzeczywiście miałby tam nie wysłać. Ale takie, jeżeli chodzi o konkretne spotkania z Bogiem w drodze na biegu, no to było ich wiele, ale takie trzy, które najbardziej pamiętam, no to pamiętam, że właśnie w tym Resolute Bay mieszkaliśmy w takim hangarze lotniczym, ponieważ nie mieliśmy pieniędzy po prostu, żeby spać przed wyprawą w jakimś hotelu, pensjonacie, więc korzystaliśmy z hangaru, który nam się, potem się okazało, że to bardzo nam się przydało właśnie, to zahartowanie, ponieważ w tym hangarze było minus 40 stopni, tyle co na zewnątrz, więc jakby przystosowaliśmy się szybko do tych warunków. Więc jak już wystartowaliśmy, to już byliśmy w połowie drogi. I w tym hangarze dokonywaliśmy takiej redukcji ciężaru, tak, żeby mogliśmy zabrać ze sobą po 150 kilo, a gdzieś tam z Polski przywieźliśmy dużo więcej.
No i powstała taka cała sterta rzeczy, które no, mieliśmy nie zabrać. I na górze, na samym czubku tej sterty była książka Jana Pawła II, Przekroczyć próg nadziei, którą Wojtek od kogoś dostał, ale Wojtek Moskal, z którym byliśmy na biegunie, ale uznał, że, no, że w sumie ta książka nie jest niezbędna. Ja tak pomyślałem, też bardziej intuicyjnie, że jednak wezmę tą książkę i wziąłem ją do swoich sanek. No i później w drodze, kiedy mieliśmy dużo takich momentów załamań, no bo to jakby mieliśmy z sobą też Biblię, ale właśnie te słowa z książki Jana Pawła II, żeby przekroczyć próg nadziei, to jakieś gdzieś bardzo dużo mi dały, ponieważ nawet tę nadzieję straciliśmy po drodze, tak, że ten biegun zdobędziemy i właśnie to, że można przekroczyć nawet próg nadziei, to dziś ja jestem, można powiedzieć, człowiekiem słowa i dziś te słowa są dla mnie ważne, więc na pewno te słowa właśnie z tej książki gdzieś podtrzymały we mnie tą wiarę, że dotrzemy na biegun. I pamiętam, że też przekroczyliśmy stopnie właśnie, bo tak naprawdę podróż na biegun to jest przekraczanie kolejnych stopni geograficznych. Zaczęliśmy na 83, a skończyliśmy na 90 stopniu, czyli na biegunie północnym. No i po drodze był 84, 5, 6 i to bardzo trudno było przekroczyć te stopnie. To były takie stopnie, drabiny jakby, ale te pierwsze dwa stopnie to przekraczaliśmy przez dwa miesiące. Bardzo długo to trwało i dopiero później mogliśmy przyspieszyć. Więc te stopnie też się kojarzyły właśnie z tym progiem. To były takie progi dla nas. Więc to było jedne spotkanie, które mi właśnie pozwoliło dojść na biegun. Zresztą myślę, że to był prawdziwy cud. Zarówno wtedy, może na biegun południowy to już mniej, ale na przykład biegun północny z Wojtkiem, to rzeczywiście to, że doszliśmy, to można to w jakimś sensie dla nas przynajmniej, dla mnie, dla Wojtka, którzy byliśmy w środku tego, to gdzieś można traktować właśnie, że to był cud, że udało nam się dojść. Podobnie jak zresztą jak z Jankiem Melą. To była druga taka wyprawa, to takie dwie wyprawy, które jakby, jeżeli mogę powiedzieć właśnie, coś się cudem udało, to te dwie wyprawy, a miałem właśnie, życie ze 100 wypraw. Bo ty często mówisz, że bardzo dużo w twoim życiu to są cuda, że te cuda się zdarzają u ciebie na co dzień. No co dzień może nie, ale czasami się zdarzają, ale jeżeli chodzi o wyprawy, no to właśnie te dwie wyprawy bez wątpienia, one były tak mega trudne i skomplikowane i tak trudne, że właśnie to cudem doszliśmy. A trzecie takie spotkanie, to pamiętam, że no, był jeszcze czwarty podczas tej wyprawy. Zostańmy przy trzech, a jeszcze będą kolejne. Jeszcze będzie czwarte, tak. To trzecie to było takie, że no, kiedy gdzieś tam byliśmy w połowie drogi, to często przekraczaliśmy szczeliny. Te szczeliny były wodą po prostu, tak, bo szliśmy po zamarzniętym morzu generalnie. To morze mimo minus 70 czy tam 50 stopni pękało pod wpływem dryfu polarnego i wiatru. No i robiły się szczeliny, w których była woda, na które trzeba było przeskakiwać, obchodzić. One miały nieraz 2 km szerokości, więc były całkiem spore. Generalnie biegun północny to nie jest taka, no nie jest to tafla lodu, po której się idzie, to jest po prostu system kier, które się poruszają, dryfują. No różne, jest to taki żywy organizm bardzo, który cały czas żyje, słychać, jak kryje napierają jedna na drugą, więc często przechodziliśmy przez te szczeliny. Ale właśnie raz, pamiętam, też zapisałem w pamiętniku, miałem takie wrażenie, jakby z tej szczeliny coś na mnie patrzyło. Coś więcej niż natura, tak? I tak jakby potem często wracałem myślą do tego spotkania. To nazwałem to oko Boga. Ale to było tak, jakby coś na mnie spojrzało po prostu. Czasami myślałem, że to była łódź podwodna, że może była ta łódź podwodna, ale łodzi z pewnością tam nie było. Ale jest to trudne. Ja nie jestem takim człowiekiem, który jakby łatwo się poddaje takim egzaltacją, czy po prostu, czy widzi rzeczy, których nie ma. No widzę to, co widzę, czuję to, co czuję. A gdyby tak nie było, gdybym nie miał takiego twardego związku z rzeczywistością, to nie mógłbym jakby dojść na te bieguny. Muszę, żeby dojść na bieguny, trzeba bardzo dobrze czytać język rzeczywistości
język znaków, no, tej rzeczywistości, która też no, wykracza poza to, co widzimy tylko, tak, żeby, nie wiem, odkryć niebezpieczeństwo, czuć, że coś może się zmienić, pogoda, lawina, cokolwiek, więc, no, więc to nie jest tak, że tak łatwo się czytam coś, czego nie ma, ale to było rzeczywiście takie dziwne spotkanie. A czwarta rzecz to właśnie, kiedy już nic nie pomagało, kiedy już zwątpiliśmy z Wojtkiem na 87 stopniu, że ten biegun zdobędziemy, to właśnie w zasadzie też już nawet ten przekroczyć punkt nadziei chyba też przestało to działać. Już jakby no, wiele rzeczy zawiodło, tych, które narzędzi, które mieliśmy gdzieś w głowie, żeby dalej się motywować, żeby dalej iść. To przypomniało mi się, że właśnie na studiach, ponieważ studiowałem filozofię, ale chodziłem też na zajęcie na UMCS-ie, znaczy obecnym Uniwersytecie Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Stefana Wyszyńskiego, to jest UKSW, tak, a przedtem nazywało się ATK, czyli Akademia Teologii Katolickiej na Bielanach w Warszawie. I właśnie tam pamiętam, że chodziłem na takie zajęcia na egzegezę Pisma Świętego i tam przez taki chyba jeden semestr omawialiśmy takie słowo Timszel. Timszel, no, parę rzeczy omawialiśmy, ale między innymi właśnie to słowo. Timszel to jest słowo, które powiedział Bóg do Kaina w języku aramejskim. To znaczy, że możesz, masz wolną wolę, możesz nie zabijać swojego brata Abla. Ale ja sobie to przetłumaczyłem, że Timszel znaczy, że mogę jakby zawrócić, ale też mogę dojść na biegun, mam wolną wolę. I to Timszel, w sumie tylko właśnie powtarzałem to sobie to słowo Timszel. Ja jakoś tak bardzo mocno wierzę w język i ten język jest oczywiście tym silniejszy, im bliższy jest oryginałowi. Tak to akurat staroaramejski to jest język, w którym Bóg przemawiał do człowieka. Więc trzymałem się tego słowa Timszel i myślę, że to czasami tego słowa też wraca, nawet teraz cały czas, ale wtedy ewidentnie to słowo bez wątpienia mi pomogło. Czyli możesz. Tak, tak. A czego jeszcze się nauczyłeś o sobie w trakcie twoich wypraw samotnych? Wszystkiego, co wiem, bardzo dużo, w ogóle, że jestem. Mhm. Nauczyłem się tego, że ja to jest coś więcej niż tylko świat zewnętrzny, coś więcej niż jakby te wszystkie przymiotniki, którymi sam siebie określałem czy określam. Ale generalnie to jakby to było tak, że w tej drodze przeżycia, na przykład studiowałem filozofię i tam omawialiśmy już na historii filozofii na pierwszym roku chyba to zdanie Sokratesa, poznaj samego siebie, tak? Że to jest w ogóle fundament i tak dalej, poznaj samego siebie. Ja wtedy pomyślałem, no ja siebie świetnie znam, no tutaj to jest oczywiste, że znam swoje słabości, znam swoje wnętrze i tak dalej. A tak naprawdę jak właśnie, też na biegunie tak sobie też jakby średnio siebie poznałem, może najbardziej może podczas właśnie tego Camino Santiago, ale tak myślę ogólnie, że w życiu jakby nie mamy przestrzeni w ogóle, żeby siebie poznać, tak? Bo jesteśmy tak zaoferowani zewnętrznym światem przez jakby system edukacji, szkołę podstawową, liceum, studia, jakby to wszystko jest o zewnętrznym świecie. Nie ma czegoś takiego jak wychowanie psychiczne, tak? Nawet na lekcjach religii też jest to bardziej, powiedzmy, o zewnętrznym świecie niż o nas. Nie jest to nasza historia, więc jakby w ogóle w naszym życiu nie ma miejsca na... Mam wrażenie takie, tak przynajmniej w ten system edukacji, który ja przeszedłem, nigdy nie wskazywał na to, żeby poznawać siebie. Zawsze był ważny ten zewnętrzny świat, że ten Pan Bóg to jest gdzieś tam wysoko, w niebie, ale jakby właśnie nic nie było o tym wewnętrznym świecie. I dopiero jakby idąc na biegun, to było takie pierwsze, czy właśnie Irlandię, też potem myślałem, że biegun jest takim rodzajem pustyni. Że Jezus mógłby się też odnaleźć tam, w sensie, że to była też pustynia po prostu, że pustynia powoduje, że człowiek jest zamknięty na zewnętrzny świat, a jakby wchodzi do samego siebie właśnie, że ma taką okazję, ponieważ
Chociaż w tym zewnętrznym świecie jest dużo rzeczy, ale, ale w jakimś sensie cała nasza uwaga, która jest normalnie skierowana na ten zewnętrzny świat w całym naszym życiu, nagle kieruje się do wewnętrznego świata i nagle odkrywamy, że ten zewnętrzny, wewnętrzny świat jest tak samo duży jak wewnętrzny. I ja w ogóle tak właśnie, jakby też już zgadzając tą historię, to pomyślałem właśnie, że też w nawiązaniu do tego, co mówiłem o Bejzelu, że właśnie Jezus go wysłał tam do Resolute Bay, pomyślałem sobie, że jeżeli, to też pewne uproszczenie oczywiście, ale że jeżeli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to ten Bóg jest bardziej w nas niż może w zewnętrznym świecie do końca. I najpierw myślałem, że taka, taka trochę bluźniercza myśl, tak? Że jak to, że Bóg może być w nas, a przecież On przecież jest gdzieś na zewnątrz, prawda? Jest gdzieś daleko w niebie, nie wiadomo dokładnie gdzie. Ale właśnie myślę, że teraz głęboko w to wierzę, że to poznawanie samego siebie to jest też drogą do Boga, że właśnie Boga może łatwiej jest poznać, jakby, jeżeli my jesteśmy stworzeni, jeżeli to jest prawda, co jest zapisane w Biblii, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, no to tak na zdrowy rozum, którego ja nie jestem zwolennikiem absolutnie, ale traktując jego powiedzenie, to właśnie powinniśmy go szukać przede wszystkim nas samych, a nie tylko w zewnętrznym świecie. Także właśnie najpierw myślałem, że to poznawanie samego siebie i to właśnie te wyprawy, takie, ten, że to jest coś związane bardziej z ego, ale szybko doszedłem do tego, że to jest poznawanie człowieka tak naprawdę. Człowieka właśnie. Ale też świetnie to ujął Ernest Shackleton bodajże, który po pobycie na Antarktydzie napisał właśnie w swoim pamiętniku: poznaliśmy Boga w Jego chwale, zeszliśmy na samo dno duszy człowieka. Także tak do końca nie wiem, co to znaczy, ale właśnie paradoksalnie całe życie, całe w sensie, całe, czyli studia, całe dorosłe życie, dopóki zacząłem wypraw. Przed wyprawami byłem przekonany, że ten Bóg jest tylko na zewnątrz. W ogóle nie pomyślałbym, żeby go szukać we mnie. Jak to w takim Marku Kamińskim, w takim człowieku przypadkowym gdzieś mógł być Bóg. Ale teraz myślę, że no właśnie, że w każdym człowieku jest Bóg naprawdę, bo jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. A jak chodziliście, jak zdobywaliście biegun z Jaśkiem Melą, to ten temat Boga jakoś wracał? Rozmawialiście o tym w ogóle, czy mieliście tam... Tak, tak. Janek w ogóle był, jakby był, jest mocno człowiekiem takim bardzo, bardzo wierzącym. I też akurat właśnie przed wyprawą był na pielgrzymce do Lourdes z duszpasterzem właśnie tych środowisk osób niepełnosprawnych, z księdzem Ładą, tak jak pamiętam. I jak, no, jak szliśmy na biegun północny, to był taki moment, że w zasadzie nie było szans, żebyśmy ten biegun zdobyli. Gdzieś tam to było, powiedzmy, pod koniec wyprawy wydawało się, że była szczelina olbrzymia, były cały czas torosy. Jakby no, nie było żadnych szans, żeby ten biegun zdobyć. Tak przynajmniej się wydawało wtedy. I pamiętam, że zasypialiśmy i ja właśnie powiedziałem do Jaśkowi, że Jasiek wspomniał właśnie o tej pielgrzymce do Lourdes we Francji. Ja powiedziałem mu, żeby właśnie, że, no, że powinien się mocno pomodlić do Pana Boga, żebyśmy ten biegun zdobyli, bo szanse są bardzo małe, prawie żadna. I potem już teraz nie, ale potem nas gdzieś właśnie przez najbliższe 24 godziny, powiedzmy, czy nawet w krótszym czasie chyba, w ciągu tych najbliższych 12 godzin jeszcze parę innych rzeczy się wydarzyło. I rzeczywiście jakby taki zdarzył się cud, bo teren się wyrównał, dryf ustał, szczelina się zamknęła i doszliśmy na biegun. Jeszcze było takie zdarzenie po drodze, takie całkiem irracjonalne, które w ogóle, bo byliśmy wtedy w czwórkę. Jasiek Mela, Wojtek Moskal, Wojtek Ostrowski, który nagrywał film, też Polarnik i ja. I właśnie zaczęliśmy ten dzień po tej nocy
to też mieliśmy taką świadomość, że nic racjonalnego już nie możemy zrobić. Nic, żadne, no to czy będziemy dłużej szli, czy nie można iść silniej, nie można iść szybciej. I tak, także nic racjonalnego nie można było zrobić. Ale mi się przypomniało, że wtedy właśnie tak szukałem w swojej pamięci, co można by zrobić jeszcze takiego, co mogłoby nam pomóc. Przypomniało mi się, że właśnie na Zamierzu Północnym zostawiliśmy rzeczy puchowe, które miały dużo śniegu. I ja jakby, no tak, zostawiłem po prostu kurtkę puchową. Wojtek to nagrał, Wojtek Ostrowski, zostawiłem tą kurtkę puchową. To był taki bardzo irracjonalny gest, ale to był też taki gest, no nie chcę teraz już jakby wnikać w całą tą drogę, która mnie do tego doprowadziła, ale generalnie to chodzi o to, że jakby no rozum ma swoje granice, tak? Tak w ogóle przed właśnie naszym spotkaniem przez chwilę pomyślałem sobie, że właśnie, że inteligencji, trudno jest o inteligencji, w sensie ludzkiej inteligencji, jest trudniej, trudno jest coś, jakby, że Pan Bóg się wymyka algorytmom. I teraz przychodzi też sztuczna inteligencja. Zastanawiam się, jakby, czy sztuczna inteligencja, jak właśnie sztuczna inteligencja będzie w stanie ogarnąć ten temat. Bo ty z Noa podróżowałeś, jest, nie? Tak. Rozmawiałeś z Noa sztuczną inteligencją, z robotem. Tak. To właśnie to nie jest żart, bo myślę, że nasz umysł działa według algorytmów. Ma ileś tam algorytmów. Nam się wydaje, że jesteśmy tacy wolni jakby i tak dalej w tym myśleniu. Ale jednak jakby jest wiele rzeczy, które jest poza rozumem, tak? I dlatego też jakby no, ta droga od rozumu do wiary miała dla mnie głęboki sens. A właśnie w tym przypadku wyprawy z Jankiem no, to było takie jakby uznanie, że jakby nie ma, rozumowo nie mamy żadnych szans, tak? Ale że poza rozumem jest jeszcze dużo innych. Jest przestrzeń, która jest pełna jakby czegoś innego, Pana Boga. A ty masz też dwójkę dzieci swoich? Opowiesz trochę o nich? No tak, Pola i Kaj mają teraz 18, 16, Kaj ma teraz 16 lat. Dużo czasu spędziliśmy w podróży razem, w różnych podróżach, do różnych krajów świata i dookoła świata. Pola teraz studiuje, zaczyna studia na Wydziale Psychologii, a Kaj jeszcze z liceum. Mhm. A jak im opowiadasz, w jaki sposób im opowiadasz o tych twoich przeżyciach? Bo oni siedzą w domu, czekają, aż wrócisz z kolejnej wyprawy. I w jaki sposób też opowiadasz im o twoim doświadczeniu Boga? Znaczy, to nie jest tak, że akurat kiedy się pojawiły u mnie dzieci, kiedy w naszym życiu pojawiły się dzieci, to przestałem robić ekstremalne wyprawy. Tak naprawdę to oni rzadko, jakby no jedyną taką wyprawą dłuższą to była wyprawa do Santiago, kiedy 4 miesiące nie było mnie w domu. Ale tak generalnie to, tak jak każdy rodzic, jestem prawie cały czas w domu, no z wyjątkiem różnych wyjazdów właśnie. Więcej jestem czasu na spotkaniach z ludźmi w Polsce niż na wyprawach na pewno. Więc oni raczej nie czekają na mnie, no mają swoje życie, swoje związki można powiedzieć też, bo Pola jest w związku z Maxem, z jej chłopakiem, Kai też jakby jest takim, no, w jakimś związku z dziewczyną. Natomiast tak, ja na pewno, jeżeli chodzi o Boga, no to myślę, że wiara jest łaską też. Oprócz tego, że jest drogą, to jest łaską. To nie jest tak, że jakby wiarę można wymodlić, czy można po prostu ją zaprogramować u dzieci. Tak? Można opowiadać, ja przynajmniej staram się stwarzać taką przestrzeń wolności dla dzieci, czyli staram się dzielić swoim doświadczeniem, opowiadam im o sobie, o tym, czytają moje książki, więc jakby staram się jak najbardziej ich inspirować do tego, żeby do wiary, ale nie na siłę absolutnie, nie w taki sposób, który by był jakąś no, nakazem. A co byś im chciał przekazać w takim spadku duchowym? Co byś chciał, żeby twoje dzieci miały? No myślę, że chciałbym, żeby odkryli Boga w sobie, tak? Tak jak ja, żeby znaleźli drogę do Boga, tak? Przez siebie, przez Kościół, przez
Myślę, że jakby temu pokoleniu właśnie, pokoleniu Poli czy Kaja, myślę, że tą drogę jest trudniej trochę odnaleźć może z różnych powodów. Między innymi dlatego, że żyją w strefie komfortu, tak? Że dzieci, no jakkolwiek, niezależnie od statutu materialnego, powiedzmy, to generalnie większość dzieci żyje w takiej strefie komfortu, którego już nawet nasze pokolenie nie miało, tak? I też jakby ilość bodźców, ilość wszystkiego powoduje, że są zorientowani też jakby to, że nie przeżywają porażek, nie dorośli starają się wiele rzeczy robić za nich, tak? Jakby przygotować drogę dla nich, powoduje, że jakby nie mają marzeń, że jakby trudno im, jakby wydaje mi się, że młodym ludziom trudno jest po prostu znaleźć uzasadnienie, dlaczego w ich życiu powinien być Bóg. Więc ja próbuję właśnie przygotowywać ich do drogi. Mówimy o tym, że życie jakby nie składa się tylko z takich dobrych momentów, że życie to generalnie porażki. Jest dużo wyzwań, dużo porażek i że jakby żeby też szukali nie tylko w sobie w tym sensie, ale też poza sobą, że jest coś większego niż my, że właśnie jest coś większego niż rozum, więc staram się jakby dzielić się z nimi swoim doświadczeniem. Ale są wierzący, tak się określają, czy teraz są już na etapie takim, że... Nie, są wierzący, nie praktykujący może. Aha. Też czasami razem chodzimy do kościoła. Modlicie czasami... się razem czasami? Staramy się, tak. Czasami się modlimy razem. Mhm. Nie jest to łatwe, ale na pewno, znaczy nie deklarują się na pewno jako ateiści, tak, czy jakieś osoby niewierzące. A o co ty się modlisz? I to już jest sukces, myślę. A o co się modlisz dla nich? Znaczy dla nich modlę się o to, żeby byli sobą, tak? Żeby przede wszystkim byli sobą. Mhm. Żeby byli zdrowi, żeby osiągnęli szczęście w życiu. Też modlę się czasem o wiarę. A też piszesz i działasz bardzo dużo, że dla odporności młodych ludzi i starszych, żebyśmy potrafili to sobie wyćwiczyć, że to jest metoda, masz swoją metodę na to. I tak się zastanawiam, czy to można jakoś przełożyć na odporność, na przeciwności we wierze, czy tą twoją metodę można by zastosować do tego, że jak w naszej wierze pojawiają się kolejne przeszkody, kolejne porażki, kolejne problemy, to czy... Znaczy w dużej mierze, bo też jakby dużo mi dała też moja ścieżka duchowa i ta ścieżka wiodła między innymi przez ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli. I też jakby przeszedłem fundament właśnie, fundament u jezuitów w Gdyni. I w dużej mierze jakby... Studiując ćwiczenia duchowe Ignacego Loyoli, to gdzieś odkrywałem też związki z tą swoją metodą. Tak? Myślę, że tak jak powiedział Jan Paweł II, że na ten sam szczyt wiedzie wiele dróg. I na przykład u Ignacego Loyoli bardzo ważna jest wizualizacja i kontemplacja. Tak? Więc jakby ja odkryłem wizualizację i kontemplację w swoim życiu już dawno temu, jakby wewnątrz siebie, ale tak jak mówię, dlatego wierzę w to, że wracając do tego samego siebie, że tak jak mamy fizyczne DNA, które określa, jaki mamy kolor oczu, jakie mamy włosy, jak się starzejemy, no wszystko w zasadzie, wiele. Chociaż oczywiście ważna jest to ekspresja genów, ale dużo rzeczy jest zapisanych w DNA tym fizycznym, to wierzę w to, że też mamy jakieś psychiczne DNA, fizyczne, duchowe DNA, tak, duchowe. I że też jakby nie jesteśmy niezapisaną kartą, że właśnie dlatego ta podróż w głąb siebie jest bardzo ważna, bo tam być może możemy odkryć to duchowe DNA i odkryć swoją misję, po co jesteśmy na tym świecie, jakiś sens, jakby możemy tam odkryć wiele rzeczy, ale to jest no bardziej moja wiara, chociaż teraz coraz więcej różnych badań jakby przekłada to na to, że być może jest coś takiego jak właśnie psychiczne, psychologiczne DNA, że w jakiś sposób jesteśmy jednak zaprogramowani. To nie znaczy, że musimy, że ten program wykonujemy, bo świat może, tak jak geny też może świat stłumić pewne rzeczy, tak samo świat może
jeszcze łatwiej stłumić właśnie to duchowe DNA i możemy o nim zapomnieć. Dlatego tak trudno jest też wejść do samego siebie. Myślę, że w ogóle to zawsze mnie dziwiło właśnie, bo przez miałem jakieś doświadczenia w dzieciństwie, które spowodowały, że już przed biegunami też jednak gdzieś tam się zaprzyjaźniłem z sobą. I zawsze mnie dziwiło to, że ludzie się boją samotności, tak? Że boją się być sami i że zawsze muszą się zagłuszać czymś, zawsze muszą być z kimś, zawsze muszą rozmawiać. I oczywiście absolutnie sam jestem człowiekiem, który lubi być z innymi ludźmi, który chce być, chce rozmawiać, chce jakby być z innymi ludźmi, chce też bliskości do jego człowieka, ale samotność z drugiej strony nie jest dla mnie problemem żadnym. To jest tak samo, jak jestem z innymi ludźmi, tak samo potrafię być sam. Tak jak, nie wiem, jak święty Paweł pisał chyba, że i w dostatku, i w niedostatku, i przy zostawionym stole. I właśnie tak, dlaczego mnie dziwi to właśnie, że ludzie boją się tej samotności, że boją się być sami z sobą, tak jakby się bali, że tam w środku jest jakaś pustka, i ta pustka jest tak przerażająca i tak straszna, że po prostu trzeba od niej cały czas uciekać, tak? Uciekać, żeby nie być w pustym pokoju, żeby coś grało, żeby coś widzieć, żeby ktoś coś mówił. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie, że jako dziecko właśnie odkryłem tą potęgę wizualizacji, że w sobie mogę znaleźć różne rzeczy i że jak je zaprojektuję sobie w umyśle, zrobię taki powiedzmy, to trochę film. Właśnie tak jak Ignacy Loi, że puszczę taki film sobie w głowie i tak jakby jestem jednym z bohaterów tego filmu, w tym filmie, to potem to się staje jakby rzeczywistością. Więc podobnie jest właśnie z tą moją metodą. Ona bardzo, tak jak chociaż kształtowałem ją niezależnie, ale potem właśnie odkryłem, że jakby wiele rzeczy jest bardzo wspólnych właśnie z... Oczywiście metoda czy ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli są drogą do Boga przede wszystkim i są, jak sama nazwa wskazuje, ćwiczeniami duchowymi. A ta moja metoda jest bardziej sztuką osiągania celów, ale jeżeli tym celem będzie wiara albo Pan Bóg, to też oczywiście ona na pewno nie zaszkodzi, może pomóc. Też jest drogą, tylko inną drogą po prostu, ale na ten sam szczyt. I myślę, że ta odporność, żeby to powiedzieć bardziej naukowym językiem, o tej odporności, bo myślę, że jednak wiara jest poza nauką. Nauka może to oczywiście ją może wspierać, może być może można szukać dowodów jakby, ale absolutnie myślę, że jest poza nauką. Dzisiaj zresztą przeczytałem tak przypadkiem takie dziwne zdanie właśnie Einsteina, napisane niedługo przed śmiercią, takie właśnie, które potwierdzało to, że jednak potwierdzałoby to, że Boga trzeba szukać poza nauką. Tak, więc ta odporność psychiczna jest taką, według psychologów, teraz taką metaumiejętnością, która jest ważna dla przetrwania gatunku ludzkiego. Więc wydaje mi się, że żyjemy w czasach, kiedy jakby odporność psychiczna jest bardzo ważna i stąd właśnie te programy budowania odporności psychicznej wśród młodych ludzi. Myślę, że jeżeli ktoś wierzy, że wiara może pomóc w budowaniu odporności, ale też jest dużo ludzi niewierzących. Też dużo księży ma problem z odpornością psychiczną, myślę, mimo wszystko. Więc odporność jest jakby, tak jak zdrowie, czymś innym, prawda? Więc oczywiście wiara może pomóc jak najbardziej. Myślę, że wiara może bardzo pomóc, ale no nie wszystkim, więc stąd ten program. A jeszcze wracając na koniec do twoich dzieci, czy wiedząc już wszystko, co wiesz dzisiaj o sobie, o świecie, o Bogu, czy inaczej byś zrobił coś w ich wychowaniu, czy w wychowaniu do wiary? Nie, na pewno. Myślę, że ja generalnie, jakby kiedy patrzyłem na swoje życie jako dziecko, to zauważyłem, że jakby rodzice dali mi dużo przestrzeni do tego, żebym mógł być sobą. Czyli nic mi nie nakazywali, jakby ja sam odkryłem jakby drogę do wiary. Tak, byłem ministrantem i podobnie jakby zrobiłem ze swoimi dziećmi, tak, że do niczego ich nie nakłaniałem, nic im nie kazałem, dawałem im przestrzeń. Oczywiście były jakieś ramy tej przestrzeni.
uważałem, że jeżeli coś będę im kazał, tak, żeby byli podróżnikami, czy zachęcałem ich raczej, więc myślę, że teraz, myślę, że jakby to życie duchowe jest też takim warunkiem, myślę, że do przetrwania człowieka, tak, życie duchowe, że jakby w świecie, w którym żyjemy, to kiedy brakuje tego sensu życia, jakby właśnie to sprowadzenie do tego świata materialnego, świata gier, internetu, metaversu i jakby no tej wielości światów bez Boga, że jednak jest jakąś pułapką. I myślę, że teraz chyba zachowując tą autonomię dzieci, że większy nacisk bym położył też na właśnie na to, na wiarę i też na pewnie więcej bym dawał im tego przykładu, tak, żeby być, żeby jednak no, więcej z nim, więcej wiary, tak, więcej wiary, ale przez swój przykład, a nie przez nakazywanie im. Natomiast ja rzeczywiście, biorąc trochę przykład z samego siebie, że właśnie sam gdzieś znalazłem przede wszystkiego tego drogę i przez to, że sam tą drogę znalazłem, to właśnie przez to, że sam dokonałem tego wyboru, to mogłem, to jakby to było moje w jakimś sensie też. Podobnie zresztą bo wyprawa z Jankiem Melą też, ja dałem jakby wybór, tak? On, to był jego wybór, żeby pójść na biegu. Ja go zainspirowałem na początku, ale powiedziałem, że to on musi dokonać wyboru, tak? Czy pójść na biegun, czy nie. I on tego wyboru dokonał i powiedział, że chce iść. Natomiast właśnie podobnie jakby postępowałem ze swoimi dziećmi, że uważałem, że to dzieci same muszą dokonać wyboru, że nie można im niczego nakazać. I pewnie gdybym nakazywał, to znam wiele przykładów, kiedy to się źle kończy po prostu, kiedy to się kończy całkowitym odejściem. Więc no tak to jest w życiu, że chcemy jak najlepiej dla swoich dzieci, dla siebie, dla rodziny, dla wszystkich, ale to może być całkiem odwrotnie i jakby trzeba to też zaakceptować. Przeczytam zatem pierwsze pytanie, które dostałam. Jak radził sobie pan z wychowaniem dzieci, z czasem dla nich, posiadając tak absorbujące zajęcie? Czyli rozumiem, będąc w podróżach, troszkę już Marek na to odpowiedział. To są pewne schematy myślowe, że jak ja w ogóle przede wszystkim nie jestem tylko podróżnikiem, przede wszystkim jestem filozofem i pisarzem. Tak podróży zrobiłem trochę w życiu, ale najwięcej podróży zrobiłem przed tym, nim zawarłem związek małżeński, nim pojawiły się w moim życiu dzieci. Odkąd pojawiły się w moim życiu dzieci, to no myślę, że handlowiec w jakiejś firmie, który musi spędzać właśnie dużo czasu w podróżach służbowych, czy lekarz, który ma dyżury, czy nawet jest wiele zawodów, które są na pewno bardziej obserwujące niż mój zawód. Więc te podróże absolutnie tak bardzo nie wpłynęły na moje stosunki z dziećmi i nie są tak obserwujące, wręcz przeciwnie. Dzięki podróżom później mogłem te same miejsca wielokrotnie odbywać podróże ze swoimi dziećmi. Tak, ja byłem 3 razy na przykład ze swoimi dziećmi w Japonii. 2 razy do podróży dookoła świata. Byliśmy wielokrotnie oczywiście w wielu miejscach w Polsce, w wielu miejscach też duchowych. Byliśmy razem z córką właśnie na pielgrzymce Medjugorje, byliśmy w Lourdes, byliśmy w Santiago de Compostela. Nawet podczas jednej z podróży mieliśmy to szczęście, jechaliśmy kamperem akurat i dojechaliśmy do Santiago de Compostela, do Monte Gozo, przepraszam, i byliśmy rano o 12, nie, o 12 byliśmy, w niedzielę akurat jest msza dla pielgrzymów właśnie w tej katedrze, bo jest to taka kadzielnica, która właśnie jest taka znana z tej katedry, to ona tylko nie jest na każdej mszy. I właśnie o 12 chyba w niedzielę jest taka specjalna msza dla pielgrzymów, byliśmy na tej mszy, a wieczorem byliśmy w Fatimie. Na czuwaniu w Fatimie. Także to absorbujące życie właśnie w dużej mierze przełożyło się, to moje doświadczenie. Zawsze starałem się dzielić właśnie doświadczeniami z dziećmi. Nie to, żeby ich zmuszać, tylko
do podróży, tylko właśnie one chciały wyruszyć moim śladem do Santiago, więc zrobiliśmy taką podróż jak moja, tylko kamperem. Natomiast jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, no tak jak mówiłem, to starałem się, uznałem, że warto, żeby chodziły do szkoły dwujęzycznej, bo uważam, że granice mojego języka są granicami mojego istnienia, więc jakby każdy język, też nawet ten fizyczny język, w jakimś sensie poszerza nasz świat. I to myślę, bardzo była dobra decyzja, że chodziły do takiej szkoły, która nie była wcale drogą szkołą, szkoły polsko-amerykańskie, gdzie miały dwa programy, polski i amerykański. To ten język angielski, on teraz dzięki temu, że one całe dzieciństwo jakby spędziły w tym języku angielskim, to teraz mogą, jakby cały świat jest dla nich otworem, chociaż i tak polastuje w Polsce, ale bez problemu mogłaby studiować w każdej szkole na świecie. A z drugiej strony no, starałem się dużo rzeczy robić razem z nimi. Dużo tworzyliśmy. Teraz myślimy o tym, żeby napisać wspólnie książkę. No, wiele rzeczy robimy razem. One pracują, też pomagają mi w fundacji w tej chwili już. Właśnie to w tym roku gdzieś mieliśmy miały takie praktyki w fundacji, też pomagały w tych programach. Często testują moje aplikacje, właśnie to, co robimy, więc gdzieś pewne rzeczy robimy razem. No, a Jerozolima? Myślę, że teraz jak pewnie, nie wiem, każdy rodzic, teraz jak już mają 15-18 lat, 16-18, no to myślę sobie, że więcej czasu chciałbym z nimi spędzić jeszcze jako rodzic, ale myślę, że tego czasu było naprawdę bardzo dużo. A wasza podróż do Jerozolimy? O, też byliśmy w Jerozolimie, tak. Byliśmy w Betlejem razem, byliśmy w takim miejscu, nie było ich wcale łatwo namówić, ale byliśmy w Bazylice Grobu Pańskiego, ale najpiękniejsze miejsce, jedno z piękniejszych miejsc, w którym byliśmy, to nad jeziorem Genezaret, przy Tabie bodajże. Przy Tabie jest taka jaskinia, w której, według przekazów, w której właśnie modlił się Jezus, kiedy właśnie w Piśmie Świętym jest mowa, że oddalił się na stronę. To jest na Górze Błogosławieństw, na Górze Błogosławieństw poniżej. Ja pamiętam, że właśnie pierwszy raz szukałem tej jaskini chyba przez pół dnia. To ona jest niby zaznaczona na Google Maps, ale jest nie do znalezienia. I w końcu jakimś przypadkiem właśnie znaleźliśmy ją przez człowieka, który mi to pokazał, przez mieszkańca właśnie bodajże Kafarnaum albo któregoś z tych miast nad jeziorem Genezaret. Ale to jest taka jaskinia, która jest właśnie tuż przy Tabie. Po prostu wystarczy pójść kawałeczek szosą i potem taką dróżką się wchodzi do tej jaskini. I ta jaskinia jest tak całkiem na uboczu. I tam jest niesamowita jakaś taka energia, że może dlatego, tam byłem wiele razy w tej jaskini i zawsze właśnie jak tam jestem, to tak sobie pamiętam, to mówię sobie, że jak będę miał jakieś chwile zwątpienia, czy właśnie jak będzie mi ciężko, to żeby przypomnieć sobie, że ta jaskinia może być wszędzie, w każdym miejscu na świecie, w każdym pokoju hotelowym, czy gdziekolwiek będę, to zawsze mogę być w tej jaskini. Więc tam byliśmy właśnie z córką, z Polą i z Kajem i tam byliśmy sami akurat. Tak się... Tam w ogóle zawsze jak byłem, to nigdy tam nikogo nie było, więc na szczęście to miejsce nie jest jeszcze znane. Ale dużo mieliśmy takich podróży, naprawdę. Dużo takich podróży właśnie, jak między innymi do Jerozolimy. Bardzo ci dziękuję. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Właśnie jak jesteśmy przy wychowaniu dzieci, to może ja państwa zapytam, bo ja rozumiem, że państwo nie pytają, ale jeżeli mogę państwa zapytać, bo na pewno państwo bierzecie udział w różnych kursach, prawda, które dokształcają jakby w zakresie kompetencji zawodowych czy języka. A czy ktoś z państwa był w jakimś kursie dla rodziców? Kursie, które zwiększają państwa kompetencje jako rodzica? No właśnie, ja też, jest parę osób, super. To właśnie tak, ja też byłem chyba tylko na jednym czy dwóch takich kursach w życiu i to uważam teraz, jakby jak myślę, bo jak właśnie mówimy o tym wychowaniu dzieci, to uważam, że to jest jakby wielki, taki duży błąd z mojej strony, bo bycie rodzicem to jest chyba najtrudniejsza misja w życiu
i my właśnie dokształcamy się w każdym zakresie, prawda? Uważamy, że to jakby samo się wie. Więc warto pomyśleć, czy bycie rodzicem nie jest jednak dużo bardziej skomplikowane niż wiele innych kompetencji, tak jak język, czy właśnie, nie wiem, te różne kursy, które gdzieś tam robimy w życiu, kursy pisania na przykład, czy kursy storytellingu, także ja na przykład żałuję tego, że gdybym teraz mógł, to bym pewnie uczestniczył w wielu kursach właśnie takiego, no, bycia dobrym rodzicem, bo to naprawdę nie jest, już nie chcę teraz wchodzić, ile tu jest płaszczyzn, ale nie jest to łatwe, nie? Nawet tutaj, przy tym klasztorze i nawet jest tu osoba, która prowadziła kilka cykli kursów dla rodziców, głównie z obszaru właśnie empatycznej komunikacji, komunikacji bez przemocy, ale nie tylko. Tak, no właśnie, dokładnie. Mamy... Jak na przykład bycie też małżonkiem, tak, czy małżonką, to też mamy kursy przedmałżeńskie, ale właśnie też małżeńskich już nie ma, a powinny być według mnie. Są tylko terapie. Daje do myślenia, nie? Naprawdę. Wiara kształtowana w człowieku jest często poprzez życiowe sprawdziany. Czy dzieci, żyjąc dziś w strefie komfortu, poradzą sobie z tymi sprawdzianami? Myślę, że sobie nie radzą właśnie, tak? I właśnie jakby często sobie nie radzą. I ta liczba depresji, prób samobójczych jest jakby najlepszym tego dowodem, że sobie nie radzą i że gdzieś właśnie jakby brakuje wychowania psychicznego, brakuje pracy właśnie z tą sferą duchową, z sferą umysłową, z sferą psychiczną. I myślę, że jakby żyjemy w tak szybko zmieniającym się świecie, gdzie jakby cały nacisk jest położony jednak na ten zewnętrzny świat, na zdobywanie, a nie ma mowy właśnie o profilaktyce, tak, o tym, żeby pielęgnować tą wewnętrzną siłę, ten wewnętrzny świat. I myślę, że pewnie sobie poradzą. Nie jest takie zdanie. Mi się w ogóle podoba taka książka bardzo. Kahil Gibran chyba to napisał. Prorok, tak, że dzieci są strzałą, którą my wypuszczamy, ale tam, gdzie ta strzała leci, to nawet my nie jesteśmy myślą w stanie sięgnąć, więc pewnie jakby to jest w ogóle błąd mówić o przyszłości naszych dzieci, bo ja też myślę, że nie jestem w stanie sięgnąć myślą tam, gdzie... Ale tak na dzisiaj no to jest trudno pewnie, nie? Więc... Ale... To chyba całkiem niedawno połączyliście siły z Fundacją Martyny Wojciechowskiej, Unaweza, która właśnie przygotowała taki, się przeczytałam, tak, drastycznie brzmiący raport o kondycji psychicznej naszej młodzieży. Także łączycie siły i wspólnie będziecie jakieś inicjatywy ku tej, tak, odporności psychicznej, ale też są twoje marsze mocy. Czy możesz dwa słowa o tych marszach mocy przy okazji? Bo mamy ochotę na taki w Poznaniu. Tak, no robimy jakby właśnie bo generalnie problem polega na tym, że ta odporność psychiczna nie jest rozpoznawana jako ważna kompetencja. Tak? Jest matematyka, fizyka, są kursy językowe, ale nie ma nic odporności, więc próbujemy obudzić tą świadomość właśnie tej odporności przez parę rzeczy, przez marsze mocy między innymi. Tych marszy zrobiliśmy do tej pory 6. W Krakowie, w Gdańsku, w Opolu, we Wrocławiu, na Śląsku. I właśnie te marsze są takim początkiem, że z tych pieniędzy, które przy okazji zbieramy właśnie przy zapisach na marsze, tworzymy takie centrum mocy, w których jakby są bezpłatne warsztaty właśnie z tego programu Lifeline Academy. Więc te marsze są takim wspólnym marszem 15, 20, 10 kilometrów. Ale to jest taka przestrzeń, która i jest przestrzenią dla rodziców, dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży. I właśnie na koniec tego marszu teraz zrobiliśmy te warsztaty. Warsztaty zrobiliśmy właśnie, to było na górze, na Baraniej Górze.
I właśnie tam się dowiedziałem, właśnie nasza trenerka powiedziała, zapytała to, co ja zapytałem teraz o te kompetencje. Zrobiła taki kurs, taki mini kurs dla rodziców właśnie. I to było bardzo ciekawe sam, dla mnie również oczywiście. I także to są takie, można powiedzieć, połączenie trochę, no takie dawanie sobie nawzajem mocy. Tak naprawdę ta moc jest w nas, więc wymieniamy się ją. Więc ta marsz, podczas marszu jest dużo ciekawych ludzi. Mamy takich ludzi, którzy brali udział w każdym z marszów. Z Opola jest taka grupa. Jest też taka grupa właśnie z Warszawy i oni biorą udział w każdym, jeżdżą właśnie, biorą udział w każdym marszu. Także ostatni mieliśmy tydzień temu na Baraniej Górze, właśnie było świetnie. Rzeczywiście daje to moc. Więc te marsze mocy mam nadzieję, że zrobimy też tutaj w Poznaniu. Też 27 października organizujemy w Warszawie taki kongres mocy. To jest też taka przestrzeń, na której będzie właśnie Agnieszka Kozak, doktor Agnieszka Kozak od NVC, czyli Komunikacji bez Przemocy. Będzie doktor Ewa Hartmann, będzie Marek Wikiera, będzie Mateusz Kusznierewicz. Tak, także zapraszamy też 27 października. Na więcej informacji jest na stronie www.kongresmocy.pl albo na naszej stronie kamińskifoundation.live. Także mamy właśnie te marsze mocy, centra mocy. Pracujemy z samorządami też, pracujemy ze szkołami, mamy aplikacje, zachęcamy Państwa. Ja dziś mam z sobą ulotki potem, także w razie czego... To są darmowe aplikacje. Darmowa aplikacja, sobie... tak. Life Plan App się nazywa, Life jak życie, pisane przez F. Także nawet dzisiaj miałem spotkanie właśnie tutaj w Bajce i właśnie bardzo takie... Bo stworzenie takiej aplikacji jest mega, bardzo trudne po prostu. Takiej aplikacji, która będzie działać i coś przekazywać. To dla nas to jakby trwało 3 lata stworzenie tej aplikacji. Ona teraz jakby coraz bardziej się rozwija, już jest ponad 3000 użytkowników. Teraz wprowadzimy tam niedługo anonimowy czat zaufania, czyli taki czat, na którym będzie można napisać i też mieć jakby rozmowę z psychologiem, z trenerem. Ale właśnie ktoś zobaczył tę aplikację i docenił tą pracę, więc tutaj ta aplikacja, naprawdę polecam ją serdecznie. Dla młodych, ale też dla starszych, bo ja ją mam w telefonie. Tak. To rzeczywiście ona ustawia bardzo konkretnie i cele, i marzenia, i trochę jest takiego przestrzeni do spotkania z samym sobą. Także to jest rzeczywiście jakiś krok. Znaczy zachęcam Państwa do tego, żeby właśnie poznawać samego siebie, naprawdę. Budować ten fundament na Bogu przede wszystkim, ale pamiętam właśnie odnośnie też, miałem takie doświadczenia misjonarskie, byłem w Japonii i właśnie tam są Dominikanie właśnie misjonarzami, ojciec Jan Ociński i on ma bardzo trudne zadanie, powiedział, że jeżeli mu się uda nawrócić jedną osobę w ciągu roku, to jest sukces. Tam jest 1% katolików, osób, które się deklarują jako katolicy. I powiedział właśnie takie zdanie, które mu powiedział z kolei ojciec Zenon. To był jeden z pierwszych misjonarzy, który pojechał tam z ojcem Maksymilianem Kolbe. Mhm. I on właśnie go poznał. Jeszcze miał okazję, że misjonarz nawróć się sam. Więc jakby też warto się samemu po prostu... jakby oczywiście w jakimś sensie nawracać, że wiara właśnie tak, wiara jest drogą, tak mi się wydaje. Nie jest też dana raz na zawsze, więc jakby... No właśnie życie mi pokazało, bo też przeszedłem, jakby byłem ministrantem. Tak, w życiu jednak najwięcej, jakby najbardziej się umocniłem w tej wierze właśnie, jak się zwróciłem do samego siebie bardziej niż do zewnętrznego świata, ale właśnie do siebie jako... szukając tego Boga w sobie też, nie tylko na zewnątrz. No bo czasami można stracić jakby to wszystko, co mamy na zewnątrz. Tak? Można, będąc na Antarktydzie, być tego pozbawionym, ale czasami tą pustynię możemy też znaleźć tutaj, w cywilizacji. Tak? Myślę, że właśnie ta samotność prawdziwa to polega na tym, że właśnie nie mamy relacji ze światem i z Bogiem. Tak? Że można być wśród ludzi i jakby być samotnym, dlatego, że nie mamy relacji z sobą właśnie,
że w sobie widzimy tylko pustkę, nie mamy relacji z innymi ludźmi, nie mamy relacji z Bogiem, w zasadzie nie mamy powodu, dla którego żyjemy w ogóle, tak? I to jest taka prawdziwa samotność. Nie wcale to, że człowiek jest sam fizycznie, tylko właśnie ta samotność polegająca na braku relacji ze światem jest taką prawdziwą samotnością człowieka. Bo ta pustynia wcale nie jest pustynią, jeżeli pustyni możemy nadać jakby, to my nadajemy, jakby, to jakby możemy nadać znaczenie pustyni. I pamiętam, że mi też bardzo bliska jest książka, bardzo wiele nauczyła mnie książka Antoine Saint-Exupériego, Twierdza, która właśnie mówi o, jakby to z twierdzy w dużej mierze wysnułem też częściowo swoje, taką siłę do podróży na bieguny, ale właśnie Antoine Saint-Exupéry pisze o tym, że właśnie, że to my nadajemy znaczenie pustyni i też jakby, no tak, ta prawdziwa pustynia jest też w nas samych. I twierdza w naszym sercu, dokładnie. Zresztą chyba Święta Teresa chyba napisała książkę Twierdza, która mówi właśnie o tej twierdzy wewnętrznej. I właśnie tak jak pamiętam, to jak bardzo właśnie to, bo tak się jak mówię o sobie, tak, że szukać Boga w sobie i tak dalej, to się wydaje takie odniesione do tylko jednego człowieka, ale jak popatrzymy właśnie, kiedy patrzymy na pisma na przykład świętego Jana od Krzyża, tak, i o wędrówce na górę Karmel, czy właśnie na książki świętej Teresy, to dokładnie właśnie, to polecam Państwu, to jest dokładnie właśnie o tym, żeby szukać Boga w sobie, a nie na zewnątrz. Że ta góra Karmel i ta twierdza jest w nas samych. Święta Teresa mówi chyba nawet o 9 komnatach, które są w nas. Na początku jeszcze pomyliłem imię Stefana Wyszyńskiego. Tak właśnie pomyślałem sobie, że właśnie Stefana Wyszyńskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II miałem okazję widzieć niedaleko stąd w Gnieźnie, bardzo blisko właśnie podczas mszy, bo byłem też na wielu pielgrzymkach Jana Pawła II, kiedy był w Polsce. I właśnie utkwiła mi taka scena w 1979 roku, właśnie kiedy była msza na Błoniach Gnieźnieńskich, a potem była msza pod katedrą właśnie w Gnieźnieńską i tam no dosłownie byłem w odległości kilkunastu metrów od właśnie kardynała Stefana Wyszyńskiego i od Jana Pawła II. Także no, przepraszam za to przejęzyczenie. To mam jeszcze pytania. Na ile ważne jest dla Pana uczestnictwo we mszy świętej, taka regularna praktyka wiary? Znaczy na pewno jest ważna, ale też dla mnie też ważna jest taka, znaczy też rozmowa z Bogiem, tak? Czasami też mam takie wrażenie, że wiara też polega na tym, żeby ten Bóg był obecny w każdej chwili naszego życia, a szczególnie poza Kościołem, tak? Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Kościele tam przez godzinę czy dwie godziny w tygodniu, tylko właśnie jakby tak mi się wydaje, że tak jak w przypadku wielu innych rzeczy. Oczywiście nie chcę bagatelizować absolutnie w żaden sposób. Myślę, że jakby tego uczestnictwa, znaczy uczestnictwa we mszy świętej, ale myślę, że znaczy znam wielu ludzi, którzy regularnie biorą udział we mszy świętej, ale z chwilą wyjścia z kościoła zapominają już o tym, co jest jakby tak naprawdę wiarą, tak? I zapominają często o 10 przykazaniach, czy o przynajmniej dużej części z nich. Więc myślę, że ja nie wiem, mi jest tu bliskie też takie zdanie o tych o pobielonych, tak? O faryzeuszach i o wapnem pobielonych, że nie chcę jakby już tego tematu eksploatować, ale też właśnie no tak, myślę, że te zewnętrzne oznaki są bardzo ważne, ale nawet jeżeli chodzi o mszę świętą, no tak naprawdę to ważne jest takie rzeczywiste uczestniczenie tej mszy. Nie tylko, żeby ciało tam było, ale żeby tam był duch po prostu. Też znowu, jak wrócę przy okazji do tego
mojego tematu właśnie siebie samego, że kochaj bliźniego swego jak siebie samego, tak, że właśnie, że w tym wszystkim najważniejsze też ważne jest to, żeby samego siebie kochać, bo jak siebie nie kochamy, no to trudno kochać innych ludzi tak naprawdę. Ale ja często jestem w kościele nie na mszach, tak, kiedy ten kościół jest pusty i często jak jestem w innych miastach, to właśnie akurat nie mam mszy, ale mogę odwiedzić kościół, mogę się pomodlić, więc... Odporność psychiczna, a odporność fizyczna? Znaczy, odporność fizyczna buduje, odporność ten tak naprawdę umysł, jeżeli powiemy, że odporność psychiczna jest związana z umysłem, myślę, że ciekawe też byłaby odporność duchowa, prawda? To też jest ciekawe pojęcie. Odporność jakby ma wiele wymiarów, ale jeżeli weźmiemy odporność fizyczną i odporność psychiczną, to generalnie jakby ja wierzę w to, że umysł, nie dusza, ale umysł i ciało są jednym, tak? Tak jak materia w zasadzie przechodzi w stan energii i materii, więc podobnie jakby nie ma takiej dokładnej granicy między umysłem a ciałem, więc pracując z umysłem możemy pracować z ciałem, pracując z ciałem pracujemy też z umysłem, więc tak naprawdę życie mi pokazało, że dużo ważniejsza jest energia, że dużo ważniejsza jest odporność psychiczna, czy w ogóle siła psychiczna, że ona buduje też odporność fizyczną, a tak naprawdę jedno buduje drugie, także to jest taki rodzaj koła. Ale generalnie byłem świadkiem wiele razy tego, że ludzie, którzy byli super odporni fizycznie, właśnie łamali się psychicznie. Więc jakbym miał wskazać tę siłę, to jednak ta siła psychiczna jest ważniejsza. Znaczy ona potrafi zbudować energię, odporność psychiczna, siła psychiczna potrafi zbudować siłę fizyczną, ale odwrotnie raczej nie. Wydaje się, że wyczerpaliśmy pytania z sali. Tak? Czy jeszcze gdzieś nie widzę? No to cóż. A jak właśnie się zastanawiam teraz, to się zastanawiam teraz właśnie, to na pewno jest takie dla Państwa oczywiste, jakby wskazać, czy Bóg jest bardziej wewnątrz nas, czy bardziej na zewnątrz, to każdy pewnie powiedziałby, że na zewnątrz raczej. Bo na zewnątrz się wydaje, że ten świat jest bliski, a większy, a wewnątrz jest jakiś może mniejszy, ale właśnie jak ja miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to miałbym wątpliwości, bo nasz zdrowy rozsądek jest na zewnątrz, ale zdrowy rozsądek i umysł i właśnie takie naukowe podejście no, w tych sprawach niestety zawodzi. Pozostaje wiara, tak jest. Na koniec powiem tylko może, że tutaj w tym, co mówiłem, pewnie było dużo różnych sprzeczności, ale życie jest tak naprawdę jedną wielką sprzecznością, tak? I jakby trzeba umieć je pogodzić i wcale jakby to, że coś jest sprzeczne z czymś innym, to wcale nie znaczy, że jakby jedno jest bardziej niż drugie. Myślę, że Pan Bóg umie pogodzić sprzeczności na wielu poziomach. I dla mnie osobiście jakby pomimo tych wszystkich sprzeczności w tym, co mówiłem, to na pewno wiara jest takim fundamentem. Bez wiary nie doszedłbym na żaden biegun. Bez wiary jakby nie byłoby mnie. Także moje życie ściśle jest związane z wiarą. Ale ta wiara na pewno też jakby przechodziła różne fazy. Właśnie od tego... I też jeszcze na koniec może ta rozmowa z Bogiem właśnie, bo to jest też ważne. To chyba się nauczyłam tego właśnie na ćwiczeniu duchowym świętego Ignacego Loyoli, że jakby ta rozmowa z Bogiem, która jest ważna, mi się wydaje, że człowiek może bezpośrednio sam rozmawiać z Bogiem. Że ta rozmowa jest na początku taka, że my mówimy, Pan Bóg słucha, tak? Czyli my prosimy, czasami traktujemy Pana Boga jako bankiera, tak, który w zamian za coś nam powinien dać. Potem jakby inna faza jest to, że my milczymy i słuchamy, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. I to też jest możliwe, tak, żeby być w ciszy i żeby usłyszeć głos Boga.
No i że można też z nim rozmawiać, tak? Można prowadzić dialog. Więc mamy jakby te wszystkie trzy możliwości są jakby do wyboru. Każdy z nas jakby może w każdej chwili bez mała. To nie jest coś, że coś jest lepsze niż inne. No po prostu są takie możliwości i można to, albo to, albo to. I jakby macie Państwo wybór. Możecie, właśnie to słowo jeszcze na koniec, Timszyn, możesz. Ostatnie zdanie do rodziców, do wychowawców, do tych, którzy chcą przekazywać wiarę. Możesz, tak. Tak, masz wolny wybór. Dziękujemy Jesteś bardzo. Jesteś człowiekiem, masz wolny wybór, możesz. Dziękujemy Markowi Kamińskiemu. Dziękuję Państwu, dziękuję Moniko. Dzięki Twojemu wsparciu możemy robić to, co robimy, coraz lepiej.